za manifestowanie, czyli pojawianie się za. Przebudzenie się to wdzięczna metafora. Ale ja już jestem poza metaforą. Mówię o doświadczeniu. O doświadczaniu rzeczy takimi, jakie są. Czyli jest to wyjście poza kokon osobowego ja i jednocześnie porzucenie form życia. To jest twarde stanie na ziemi. Czyli twarzą w twarz z istnieniem samych rzeczy. To przebudzenie, to zarazem porzucenie jakichkolwiek mniemań o tych rzeczach. Odsunięcie tych mniemań na bok. Zawieszenie form życia na kołku. Owszem, może to też być terapia z nieszczęść życia. Jej pierwszy krok. Tak jak wiesza się płaszcz na wieszaku po przyjściu do ciepłego pomieszczenia. Bo terapią z nieszczęść życia jest już choćby najmniejsze przebicie form życia i choćby najmniejsze muśnięcie istnienia samego. To jest rzeczywiście przebudzenie się z drzemki, którą życie nam funduje jak narkotyk, by się żyło jakoś. Czym jest za? Za jest konceptualne. Zgoda. Ale za jest też bezprzedmiotowe. Za jest tylko zapisem, rejestracją, oczywiście dokumentem. Za jest metajęzykowe. Za jest też duchowe. Za jest tylko przekazem. Tak. Jest medialne. Za jest pojęciem. Za występuje zamiast filozofii. Za jest poza podmiotem i przedmiotem. Za będzie religijne, albo nie będzie go wcale. Za nigdy nie ustaje. Za jest. Za osiąga cel bez wysiłku. Za jest poza techniką wyrazu. Za wyraża tylko siebie. Za wyrosło ze ściśniętego gardła. Stąd ta ekonomia gestu, który już nie jest artystyczny, bo już nie ma środków. I dlatego za nie jest kwestią wyobraźni lub kreacji. Jest dokładnie na odwrót. Ja tylko notuję za. Ja piszę poszczególne dokumenty za, często nie pisząc ani słowa. Za jest neutralne, jak woda górska. Za kocha okrągłe zero. Za faluje między destrukcją a stanem stabilnym. Za nie śpieszy się, bo kto się spieszy, ten grzeszy. Za czeka na ciebie i nie ucieka. To ty uciekasz i chowasz się w życiu. Za wyczekuje, spoczywa napęczniałe istnieniem. Notuję za, tylko wierny zapis. Tak, chcę obudzić także moje za, bo lekko przysypane warstwami życia nie najlepszego. Dziwię się mocą za. Czy jest jakiś poważniejszy problem, którym warto się zajmować? Cała reszta jest niepoważna, bo jest czysto życiową krzątaniną. Ocalenie przez za. Nie ma innego kierunku ewolucji. Alternatywa ostateczna. Albo zguba, albo za. Czynię za i polaryzuję postawy i wartości w całym świecie. A kto powiedział, że skalpel chirurgiczny nie boli? Za to leczy. Mówię jasno i bez udawania. Za. I bez kompromisów. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma oczy, niech je zamyka. Bo i tak niczego nie dojrzy. Za przychodzi bezszelestnie. Jak szmer cichego powiewu wiatru na pustyni. Mówię za i już czynię podział. Kto nie widzi tego rozsunięcia się biegunów, ten kłamie. Nie chcę dalej oszukiwać. Nie jestem poprawny w sztuce i filozofii.
Za porzuca miękki fotel. Porównaj chłopskie buty Heideggera. Nasze katastrofy duchowe. Kartezjanizm i jego następstwa. Za mówi. Kartezjusz jest odpowiedzialny za Auschwitz i Holokaust. Za nie choruje, bo jest zdrowy. Za jest zdrowym. Z pośpiechu niekontrolowanego wynika moje zachodzenie się. I dopiero wtedy, post factum, notuję, zapisuję, dokumentuję. Czyli na początku nie ma kontroli. Takie małe przesunięcie pojęć ku napięciu pomiędzy zwyczajem a metaforą. Oto pole działania za. To napięcie jest moim bohaterem. Oto moja sztuka za, bez sztuki. Co pozostaje? Pozostaje tylko dokumentacja po to, aby udowodnić, że coś takiego miało miejsce. Skromny i prosty opis. Zdjęcie czarno-białe. Moje za. Za nie ma nic wspólnego z żadną polityką, raczej z higieną życia. Za nie jest jakąkolwiek interpretacją egzystencjalną, chociaż wszystko dokonuje się w życiu. I nawet mimo tego, że życie bierze się w nawias, by lepiej je rozumieć. Za to także ukazanie i badanie granic wolności i powrót do indywidualizmu. Dla za ważną sprawą jest też dialog. Za jest przeciwko alienacji. Z natury swej. Ja działam w swoim za, w wąskiej szczelinie, pomiędzy znakiem a znaczeniem. Oczywiście, jak najbardziej jest w moim za miejsce na romantyzm i na poezję. Poezję za. Za to sztuka bez publiczności, bez przedmiotów i bez dzieł. No i tak dalej. Moje bycie poza, za, poza systemem. Trochę samotności w moim za. No i ta kwestia gry z nieświadomością w za. Także nieświadomością innych, bo w tym uczestniczą. I przede wszystkim moją własną, bo jestem rzeczywiście autentyczny. Powtarzam sobie raz jeszcze. Pozostaje zawsze i tylko dokumentacja, nic więcej. Reszta jest w umyśle. Niech się dzieje za. Za jako opór wobec życia. Tak. Jestem żołnierzem za. Za jest, które jest. Po świcie zanurzyłem się w chłodnym morzu. Odetkały się pory mojego za. Jestem synem i córką za.